Być może trudno w to uwierzyć, ale książęta też miewają problemy. Trudno na przykład biednemu księciu znaleźć księżniczkę, która zgodziłaby się wyjść za niego za mąż. Wszystkie bowiem poszukują dobrych partii, czyli tych bogatszych od siebie. A już niemożliwością jest, by za ubogiego księcia zechciała wyjść córka cesarza. Jednak w takiej to właśnie cesarzównie zakochał się nasz bohater. Niestety niezbyt zamożny książę. Zobaczył ją tylko raz i to z daleka, ale wystarczyło, żeby zapałał do niej wielką miłością. Długo zastanawiał się, co począć z tym fantem. W końcu podjął decyzję. Poproszę cesarzównę o rękę. Raz kozie śmierć. Niech się dzieje, co chce. Starannie przygotował się do dnia, w którym wyznaczono mu audiencję u cesarza. Ponieważ nie miał szans olśnić nikogo bogactwem, postanowił zrobić to w całkiem inny sposób. Jeśli jest taka wrażliwa, jak piękna, powinna docenić wartość moich podarunków. Dam jej słowika, który swoim śpiewem potrafi sprawić, że słuchający go mają wrażenie, iż dostali się do raju. A wraz ze słowikiem podaruję jej różę z mojego ogrodu, która zakwita raz na 5 lat i pachnie tak słodko, że człowiek zapomina o wszystkich troskach i zmartwieniach. Czyż nie był to dar godny ukochanej kobiety? Jednak kiedy cesarzówna zobaczyła dary księcia, nie była zachwycona. Taki szary, brzydki ptaszek. I to prawdziwy. A po co mi on? Wypuśćcie go zaraz, niech mi tu nie skrzeczy. A ta róża to co? Przecież zaraz zwiędnie. No rzeczywiście, prezent wart cesarskiej córki. I zawiedziona, nawet nie popatrzywszy na księcia, odwróciła się na pięcie i wraz z damami dworu opuściła salę tronową, gdzie przyjmowano gości. Cóż, mój drogi, nic na to nie poradzimy. No sam widziałeś. Cesarz niemal współczuł księciu, gdyż sam miał dobre i wrażliwe serce. Gdyby to ode mnie zależało, no ale nie zależy. Moja córka sama podejmuje decyzje w tych sprawach. Zawiedziony książę przez chwilę jeszcze nad czymś myślał, po czym pożegnał cesarza i wyszedł z cesarskiego pałacu. Kiedy tylko znalazł się na zewnątrz, miał już gotowy plan. Zaraz przebrał się w brudne i zniszczone rzeczy, na oczy nasunął czapkę, pomazał twarz przydrożnym kurzem, po czym jeszcze raz zapukał do wrót pałacu. Czy na dworze nie znalazłaby się jakaś praca dla mnie? Mogę robić wszystko. Potrzebujemy świniopasa, jeśli odpowiada ci to zajęcie. I tak książę został świniopasem na cesarskim dworze. Zamieszkał w ciasnej komórce tuż obok śmierdzących chlewików. I całymi dniami zajmował się świniami, których mieli tu tak dużo, że aż trudno było je zliczyć. W czasie wolnym od pracy cesarski świniopas przygotowywał prezent dla swojej ukochanej. Na pewno spodoba jej się ten garnek. Nie jest to bowiem zwyczajne naczynie. Kiedy postawi się go na oknie, gra wszystkie najbardziej znane melodie, więc mając go można śpiewać dowolnie. Kiedy zaś postawi się go na stole, w powietrzu zaczyna unosić się zapach potraw gotowanych we wszystkich kuchniach w mieście. Kiedy księżniczka podczas przechadzki usłyszała melodie wygrywane przez garnek, natychmiast zapragnęła go mieć. Czy te dźwięki dochodzą z komórki świniopasa? Pytała damy dworu. Co to za wspaniały instrument? Biegnijcie do niego szybko i zapytajcie, czy mi go nie sprzeda i za ile. Damy dworu wróciły jednak bardzo wzburzone. Pani, on chce? No, ile żąda? Pani, ale to strasznie nieprzyzwoite. Czego chce? Mówcie zaraz. Chcę twoich 10 pocałunków. Co? Świniopas? Czy on zwariował? Jego niedoczekanie. Ale to nie wszystko, bo to nie jest zwykły instrument, tylko garnek. A kiedy stawia się go na stole, można poczuć zapach potraw gotowanych we wszystkich kuchniach w mieście. Teraz dopiero cesarzówna zapragnęła mieć ten cudowny przedmiot. Na całym świecie nikt nie ma czegoś podobnego. Muszę go zdobyć. Ale tych 10 pocałunków...
Postanowiła jeszcze raz wysłać do świniopasa damy dworu. Tym razem z inną propozycją. Spytajcie, czy nie wystarczyłyby mu pocałunki dam dworu. Jednak świniopas był nieugięty. Pani, on nawet nie chce o tym słyszeć. Jeśli chcesz garnek, sama musisz go pocałować. Nie, to już naprawdę bezczelność. W takim razie musicie mnie jakoś zasłonić. Gdyby ktoś zobaczył, czym zajmuje się cesarska córka. Damy dworu rozpostarły swoje suknie i zasłoniły cesarzównę, która szybko odliczyła 10 pocałunków. Zabrała garnek i pobiegła do pałacu wypróbować jego możliwości. Ależ to była zabawa. Damy dworu śpiewały wesoło, podczas gdy garnek wygrywał wszystkie znane im melodie. No a kiedy postawiły go na stole, takich harców nikt tu jeszcze nie widział. Wszyscy wdychali zapachy potraw gotowanych w całym mieście. Nie było kuchni, o której by nie wiedziano, co się w niej przyrządza. Damy dworu zgadywały nazwy dań i z radości klaskały w ręce, a kucharze zapisywali pomysły, by móc urozmaicić cesarski jadłospis. Tymczasem świniopas pracował już nad inną zabawką. Tym razem zmajstrował grzechotkę, która, gdy się nią potrząsało, wygrywała najpiękniejsze walce, polki i oberki, jakie znał świat. Przy takim akompaniamencie można było przetańczyć niejedną noc. I znów cesarzównie wpadła w oko przynęta, którą na nią zastawił. Biegnijcie do niego i spytajcie, czego chce tym razem. Tylko niech nie myśli o pocałunkach. To nie wchodzi w grę. Pani, sto! Co? Sto czego? Pocałunków! Nie, on oszalał! Sto pocałunków? Idźcie mu powiedzieć, że najwyżej 10, jak ostatnio. A reszta będzie od was. Od nas? Pani, on nawet nie chce o tym słyszeć. Zresztą my też nie chcemy całować świniopasa. Coś podobnego? To waszym zdaniem ja chcę? Robię to dla wszystkich. Po prostu się poświęcam, a wy tak? I znowu damy dworu poszły rozmawiać ze świniopasem, ale ten zdania nie zmienił. Niestety, pani, o naszych pocałunkach nawet nie chcę słyszeć. 100 pocałunków od ciebie albo nic z tego. Ach, co tu robić, co tu robić? Tak bardzo chciałabym mieć tę grzechotkę. Podobnej zabawki nie ma żadna znana mi królewna. No cóż! Zarządziła w końcu. Ustawiać się i odliczać! Ani jednego pocałunku więcej! Tymczasem cesarz z okna pałacu dojrzał zamieszanie przy świńskich chlewikach. Damy dworu? W tym błocie? No co one tam robią? Muszę zejść i sprawdzić, co też znowu wymyśliły. Szybko zbiegł na dół i po cichu, tak żeby go nie zauważyły, zakradł się w pobliże komórki świniopasa. A tu co się dzieje? Ryknął znienacka, gdy tylko zauważył całującą się parę. Aż damom dworu zabrakło głosu, by odliczyć... 86? Ojcze, wszystko ci wytłumaczę! Usiłowała uspokoić ojca cesarzówna. Nie chciałaś ubogiego księcia, a całujesz się ze świniopasem? W takim razie życzę wam dużo szczęścia. Tylko szukajcie go poza granicami mojego królestwa. Na nic zdały się tłumaczenia i łzy cesarzówny. Została wyrzucona razem ze świniopasem. Jaki wstyd! Nie mogła przestać płakać. Och, ja nieszczęśliwa, a mogłam być żoną księcia. Ale gdy przed podróżą książę przebrał się w swoje normalne książęce szaty, cesarzówna aż ukłoniła się z wrażenia. Książę, to byłeś ty? Och, jakże się cieszę. To teraz w takim razie wyjdę za ciebie i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Przykro mi, cesarzówno. Nic z tego. Nie spodobał ci się mój słowik. Wyrzuciłaś moją różę. Wolałaś całować świniopasa, niż pojąć za męża prawdziwego księcia. Ach, jakiż byłem głupi, zakochując się w tobie bez pamięci.
wracam do swojego królestwa, które było zbyt biedne i zbyt małe, byś zechciała się zniżyć do bycia księżną. Żegnaj. I odszedł. A ona mogła teraz dowoli słuchać melodii wygrywanych przez garnek, zgadywać, co gotują w której kuchni, bądź potrząsać grzechotką i tańczyć polkę. W końcu zapłaciła za te przyjemności naprawdę wysoką cenę.